Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Livid, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Wiedźmin 3. Od ostatniego odcinka niewiele się zmieniło. W zasadzie przeszukałem tylko całą tą wioskę. Rozmawiałem również z karczmarzem. I co? A, i kupiłem sobie karty do gwint, tak, już wam pokazuję. Kupiłem sobie jeden taki róg, tylko karty Nilfgaardu i neutralne. Więc wszystkie pokazuję w Nilfgaardzie. Kupiłem jeden taki róg i jedną kartę pogodową. Nie pamiętam już niestety, która to była. Być może czyste niebo właśnie. Ponadto jeszcze Sapera, Brygadę Impera oraz kawalerię Nausicaa. I to w zasadzie... No, przeszukałem tą wioskę całą tutaj, ale nie znalazłem nic pożytecznego poza kilkoma tam materiałami. W zasadzie to wszystko, co robiłem poza nagraniem. Ale jeszcze chciałem wam pokazać, tutaj u karczmarza mamy dwie opcje dialogowe. Czemu barona nazywają krwawym? Opowiadaj. Kiedyś, jak jeszcze był żołnierzem, kazali mu zająć farbiarnię, w której skryli się czarni. Inny by pewnie zaczekał, aż głód ich wypędzi, ale baron to porywczy człowiek, więc zaatakował od razu. Czarni poddali się i baron wziął ich żywcem. Ale ktoś z jego ludzi rozwalił balię z czerwonymi barwnikami i wszystko do rzeki się wylało. Potem ludzie gadali, że rzeka spłynęła krwią, że baron wszystkich wyrżnął. Odtąd mówili na niego krwawy. Świetne. No. Tydzień wcześniej w Małym Ostrowie baron kazał wyrżnąć wszystkich, ale o tym mało kto słyszał. No, dość zabawne akurat. Baron nie pochodzi stąd, prawda? Tamerczyk, ale nie stąd. Mówią, że zdezerterował. Któregoś dnia zjawił się tu ze swoimi niedobitkami. Ponoć mieli dość tułaczki. Zajął kasztel po dziedzicu i został panem na Wrońcach. Ja myślę, że jak czarni na dobre zapanują, to mu Wrońce zostawią i zostanie prawdziwym baronem. Całkiem możliwe, że to będzie w końcu. Cała władza się zmieni. Dzięki. Bywaj. No i dobra, w zasadzie tutaj to wszystko. Siedźmy sobie na płotkę. I poodkrywajmy sobie te pytajniki tutaj najbliższe i myślę, że podjedziemy również do kolejnej osoby spotkać się z tym teraz łącznikiem nilfgaardzkim, który powinien wiedzieć coś więcej o Ciri. Jedźmy sobie teraz tędy. Rany znowu chyba pomyliłem. Nie, dobrze. W tą stronę. Do pytajnika. Zeksplorujmy trochę świata. Tutaj mamy dzikie psy. Nie będę z nimi walczył. Po pierwsze dlatego, że to są psy. Po drugie, nie chcę na to tracić czasu. Okej, ale tutaj mamy bandytów. Bandytami już chętnie zawalczę. Znowu trzymam tap. Dobra. Weźmy sobie Quen. Okej. Załóżmy znak. Dobra, tego ubiliśmy, więc bijmy tego. Ten pasek pod jego życiem oznacza, ile się jeszcze może bronić taki przeciwnik. Dobra, cały czas mam Quen, więc nie ma co odpuszczać. Dajmy też trochę mocnych ciosów. Właśnie. Dobra, teraz szybkimi. I pa. O, nie mamy Quen. Dobra, załóżmy. Nie było żadnego łucznika, więc... Aj, te finishery. Jakaś brutalność na ludziach nie robi na mnie wrażenia, ale jak mam walczyć z psami, to... O, no cóż. O, topielce. Nie ma co na razie chyba z nimi walczyć. Płatki białego mitru zebraliśmy. Okej. Mamy skuferek. Schemat korwiński, coś tam. Kordzik. Odwar z biesa, o, to może być przydatne. Nie mamy miecz. Sprawdźmy od razu, co to za miecz i czy jest lepszy od naszego. No jest akurat nieco gorszy. Nasz jest nawet bardziej uszkodzony, więc nie ma chyba co go teraz wymieniać.
No dobra. Miałem nadzieję, że będzie lepsze od naszego, bo przeciwnicy mieli tutaj wyższe poziomy. Ale jednak nie. No i dobra. Jedźmy od razu do kolejnego pytajnika, nie traćmy czasu. Gdzie jest płotka? Tu ją gdzieś zostawiłem. Jeszcze raz kurczę ziele. Nice. I jedźmy do kolejnego punktu. Czemu ja mam w ogóle surowe mięso? Czemu masz, Geralt, jeść surowe mięso, skoro masz na przykład taki, o, chleb? Dobra. Mamy tu jakąś wieżę. Wygląda jak na małe pobojowisko. Siądźmy z konia. Tam jakieś ognisko się pali w oddali. Chwilę i tam zajrzymy. Proszę, to jest chyba baba wodna. O właśnie, to jest dużo cięższy przeciwnik niż tamci bandyci, więc nie wiem, czy sobie teraz z nim poradzimy. 15 poziom. O ranny. No i jeszcze mnie ożygało. Ale w sumie co? Spróbujmy. Ale jestem ułomny, jeśli chodzi o tą walkę. Ale zdecydowanie... Dobra, ona jest jednak zdecydowanie na ten moment zbyt mocnym przeciwnikiem. Więc po prostu zwiejmy. Nie ma co niepotrzebnie ryzykować. Dobra, gdzie mogłem jeszcze pojechać w tym momencie? No, nie bardzo widzę jakiejś możliwości. Ewentualnie wrócić się tutaj, ale dobra. Pojedźmy jak tak do zadania głównego. Zobaczymy, jak akcja się tam potoczy do przodu. Nie pisaliście na razie nic w komentarzach o tych moich podróżach konnych, więc... nie wycinam ich na razie, zobaczymy jak to będzie potem. Jeżeli będą one się wam dłużyć, to napiszcie. Okej, spróbujemy tędy zjechać. To jest dla mnie na pewno też wygodniejsze, jeżeli nie muszę montować takich filmów. Okej, zjedzmy coś jeszcze, bo... Geralt cały czas jest mocno ranny. Może jeszcze... A, jeszcze jednego tego pieroga zjedzmy. Mamy surowe mięso. No proszę. Ludzie się modlą przy jakiejś kapliczce. Fajnie to wszystko jest zrobione w Wiedźminie. Siedzą sobie o 3 w nocy przy jakiejś kapliczce. Nie wiem, palił im się tam chyba jakiś ogień czy świeca i modlili się. Dobra, jesteśmy już całkiem niedaleko. Mi to przypomina Gothica na przykład, dwójkę, gdzie było pełno właśnie takich malutkich obozików, jakichś albo wrogów, albo... Zupełnie inne powietrze. Tak jakby w gorący dzień wejść do głębokiej piwnicy i tam mgła. No właśnie, to jest dziwne. Okej, znowu będziemy musieli walczyć z psami. No dobra, zróbmy to oczywiście. Dobra, zmienimy się. Nie chcę na razie korzystać z eliksirów. No, tamten jest już tak ranny, że go dokończymy, myślę. Nice. Tego też już dokończymy, myślę, bez większych problemów. No i wszystkie wsiaki pokonane. Mówię to z bólem serca. Precz stąd! Trzymaj się ode mnie z daleka, kimkolwiek jesteś! Precz! Spokojnie, już po wszystkim. No, już jest tak wystraszony, że musiał użyć magii Geralt, żeby go uspokoić. Konkretnie znaku akcji. Tak, po wszystkim. Ale nigdy już nie będzie tak jak drzewiej. Nigdy tego nie zapomnę. Ten język jest świetnie odzorowany w Geralcie. Trzeba przyznać, że dubbing naprawdę... Szukam człowieka imieniem Hendrik. Mieszka w tej wsi. Już nie mieszka.
Dopadli go w tamtej chacie. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie. Gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć. Jak może cierpieć. Właśnie, prawdopodobnie był tutaj dziki gon, sądząc po tym śniegu. A jeszcze wracając do tematu, chciałem powiedzieć, że w tej grze jest naprawdę świetnie zrobiony polski dubbing. Dobra, niech opowie, co się stało. Co się tu stało? Mów po kolei. Zabrali ich. Zabrali wszystkich. A, coś czuję. Zachodziło, a blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie, dziwne, bo nawet żab nie słychać. Te filmiki w Wiedźminie, nawet robione na silniku gry, wyglądają no co najmniej świetnie. Żeby nie powiedzieć zachwycająco dobrze. No i proszę, jest i dziki gon. Trochę mi to przypomina Jeźdźców Apokalipsy. Albo Nazgulis z Władców Pierścieni, gdy jeszcze jeździli na koniach. Nie wiem, co tam się działo, ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał, potem błagał, na koniec już tylko jęczał. Ten z kolei mi przypomina Saurona. Długo nie zabawili, a wieś zamarzła jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie, jak odjechali? Nie, i nigdy moja noga tam nie postanie. Nigdy. Żegnaj, abyś odnalazł spokój. No, żal mi tego gościa naprawdę. Przeszedł naprawdę traumatyczne wydarzenia. Nie widzicie, no właśnie. Biały gon tak działa. Najpierw zamroził, potem spalił. Niewiele się czymkolwiek przyjmując tak naprawdę. Dobra, zbadajmy tą chatę oczywiście. Mamy tutaj Hendrika. Prawdopodobnie. Torturowali go. Może coś przeoczyli. No to chyba dość poważnie. Przeszukam mu kieszenie. No, raczej sprawdzili. Sztywne jak mokre gacie suszone na mrozie. No, raczej sprawdzili kieszenie. Może coś ukrył w kaftanie. Zaraza, zimny jak lód. Nic tu nie ma. Okej, zostały buty. Sprawdzę w butach. Zakrzepła krew. Schował w bucie kluczyk. Gdzieś musi być zamek od tego klucza. Okej, czyli coś mamy. Czyżby tutaj? Czuję przeciąg. Pod spodem musi być jakieś pomieszczenie. Chyba powinienem tu posprzątać. No i faktycznie jest klapa. Użyto klucza do otwarcia. No, czyli ten klucz, który przed chwilą znaleźliśmy, służył właśnie do otwarcia tych drzwi. W zasadzie tej klapy. No i proszę, mamy sporą piwnicę. Powiedziałbym nawet, że większą od całego domu. Zakiniona Tamara Stenger, córka krwawego barona. O, proszę. Warto zapamiętać tę informację. Wcześniej pokazywałem wam informację o zaginięciu żony ów barona.
kosztowności zostawione bez żadnych zabezpieczeń? Wariat albo... Albo ukrywał coś innego niż kosztowności. No, całkiem sporo tam było tych koron. Okej, tutaj mamy świecę. Ciekawe. No i mamy tajny schowek. O, tu coś jeszcze jest do przeszukania. Przeszukajmy oczywiście. No i ciekawego. Dobra. Księga z rachunkami. Zapłata za worek zboża, rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystroił się w piórka handlarza. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Jakoś musiał działać. Jakoś musiał działać pod przykrywką. W końcu był nilfgaardzkim agentem. Ciekawe tytuły notatek. Okej, no to sprawdzajmy po kolei. Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skellige, widziano ją też w Nowigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. Szare włosy i blizna na twarzy. Wypisz, wymaluj Ciri. Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany. Porozmawiać z baronem. Okej, czyli Ciri była u krwawego barona, z tego wynika. Konflikt z wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać wiedźmę. Porozmawiać z wieśniakami, wioska Podgaje. Okej, z tą wiedźmą też trzeba będzie porozmawiać. Ostatni wpis przeczytajmy. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Niepokojące symptomy. Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak. A, czyli spodziewał się, że grozi mu niebezpieczeństwo, ale dziki gon i tak go dopadł. Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri. Dlatego go torturowali. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. Zaraza. No trudno. W takim razie trzeba będzie poszukać z tym... porozmawiać z tym baronem. Mimo to spróbować odnaleźć Ciri. Dobra, tą wioskę też sobie oczywiście przeszukam. Ale chciałbym jeszcze zobaczyć, może mamy tu coś ciekawego. No nie, akurat najbliższe pytaniki są dość daleko. No dobra. Wejdźmy sobie w takim razie tutaj do chaty obok. Co się da, to oczywiście przeszukam od razu. Nie zostało już dużo czasu do końca nagrania, więc zrobię to po prostu na nagraniu. I myślę, że następny odcinek zaczniemy sobie od... od zwiedzania kawałka świata. Myślę, że jakieś pytajniki tutaj możemy odwiedzić na obecnym poziomie i nawet powinniśmy to zrobić. A może nadarzyć też okazja do wykonania kawałka questu fabularnego. No zobaczymy wszystko w przyszłym odcinku. Już dokładnie nie pamiętam, jaka tu była kolejność tych wszystkich zadań. No, najważniejsze wydarzenia oczywiście pamiętam, ale... no też nie jest tak, że wszystkie je pamiętam i każdy szczegół. Dodatkowo mam nadzieję, że coraz bardziej zacznie się przez te wszystkie wydarzenia przeplatać historia z dodatku. Też oczywiście byłby jakiś tam na pewno miły smaczek. Również dla mnie. Jakiś talerz, gnijące mięso. Generalnie nic ciekawego tutaj nie znajdujemy. Tam w jednym miejscu tylko znalazłem alkohol. Który też nie jest jakimś specjalnie ciekawym znaleziskiem, no ale na pewno ciekawszym niż te materiały, które teraz zbieramy. Tam jest jakaś wieża. Może udam się do tej wieży jeszcze? Albo... o! Dobra, w następnym odcinku zaczniemy właśnie od zeksplorowania tej wieży.
Ja jeszcze podejdę sobie na nagraniu. Sprawdzę, czy coś tam faktycznie nie jest godnego pokazania. Poza nagraniem, oczywiście. Jeśli uznam, że tak, to po prostu wczytam grę i wam pokażę tą wieżę. Albo... dobra, chodźmy tam od razu. Tą wieś już w zasadzie całą przeszukałem. Raczej żadna chata mi tam nie została. Okej, ta wieża jest całkiem spora. Z daleka nie wyglądała na tak dużą. Gdzie tu jest wejście? Chyba tutaj. Okej, ale... wygląda jakby się nie dało do niej wejść. Dobra. Zbadam sobie to już w takim razie w kolejnym odcinku, przed kolejnym odcinkiem. A jeśli jakoś uda mi się tam wejść, to na pewno to pokażę w kolejnym odcinku. Dobra. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, że wpadliście. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. I w zasadzie to chyba wszystko. Cześć i trzymajcie się i do następnego odcinka.